Od wielu miesięcy na placu Suwalskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zalegają śmieci, które powinny zostać spalone. To tak zwana frakcja wysokoenergetyczna. PGO wprawdzie ogłosiło przetargi na odbiór tego rodzaju odpadów i w wyniku jednego z nich spalarnia Lech należąca do miasta Białegostoku odbierze część z nich. Ale mimo to do ustabilizowania sytuacji z odpadami jest bardzo daleko. Identyczny problem ma wiele samorządów województwa podlaskiego, którym spalarnia odmawia wykonania usługi, na skutek czego rosną hałdy śmieci. We wtorek kulisy takiego postępowania ujawnił marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, przedstawiając wyniki kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakład Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, spalarnia, przed którą dzisiaj się tutaj znajduje. W wyniku prowadzonej kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdził on następujące naruszenie. Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów za rok 2017-2019 w sposób nieprawidłowy, przekroczenie czasu pracy instalacji termicznego przekształcania odpadów w 2018 roku, naruszenie warunków decyzji środowiskowej poprzez przyjmowanie do spalenia odpadów spoza obszaru objętego projektem. Pamiętajmy, że ten projekt był skierowany do terenów Białegostoku i gmin przyległych. Naruszenie warunków umowy o dofinansowanie projektu budowy spalarni współfinansowanego ze środków POIŚ poprzez przyjmowanie do spalania odpadów spoza obszaru objętego projektem, to już co wcześniej wspomniałem, brak nadzoru nad strumieniem odpadów przyjmowanych do spalarni. Szanowni Państwo, między innymi w tej kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska też stwierdził, że w czasie obowiązywania umów z jedną z warszawskich spółek, to jest w latach 2017 do końca marca 2019, odpady pochodzące m.in. z Warszawy były kierowane do spalarni i wykazywane jako odpady pochodzące z Białegostoku. Szanowni Państwo, przyjmowanie do zagospodarowania odpadów o kodach 19-12-10 i 19-12-12 pochodzenia komunalnego spoza regionu gospodarki odpadami województwa podlaskiego. Z informacji przekazanej przez marszałka wynika jednoznacznie, że odmowa przyjmowania odpadów przez spalarni w Białymstoku spowodowana jest odbiorem śmieci spoza terenu regionu, między innymi z Warszawy. Wprawdzie kilkanaście tygodni temu udało się suwalskiemu PGO podpisać nową umowę z białostocką spółką, ale ten kontrakt nie zabezpiecza potrzeb naszego miasta. Do spalania wciąż pozostaje zgromadzonych kilka tysięcy ton frakcji wysokoenergetycznej i wciąż do hałdy dosypywane są kolejne partie. Drugą kwestią jest gwałtowna zwyżka cen za usługi spalarni, którą musi płacić PGO. Już w przetargu się okazało, że zaproponowana przez spółkę Lech cena jest wyższa niż graniczna wartość opłaty określona przez suwalską spółkę. Ta ostatnia jednak była pod ścianą i musiała przystać na niewątpliwie kosztowną ofertę Lecha. Dlatego suwalski samorząd czyni starania o budowę własnej spalarni. Wspiera je marszałek Kosicki. Będziemy robili wszystko, co w naszej mocy. Podejmujemy dialog zarówno z innymi włodarzami innych miast, z prezydentem Suwał, z innymi wójtami, tak żeby można było ten problem jak najlepiej dla województwa rozwiązać. Myśmy rozstrzygnęli choćby ostatnio konkurs na PSZOK-i, na te punkty selektywnej odbioru odpadów. Tak? Myśmy napisali w sprawie wsparcia miasta Suwałk, żeby można było też spalarnię zrobić w tamtym regionie. Wielokrotnie podjęliśmy bardzo dużo działań. Można by było ich mnożyć oczywiście, jeżeli pani redaktor będzie chciała, to my to wypiszemy dokładnie, żeby faktycznie ten problem rozwiązać. Tutaj za ten problem odpowiada pan prezydent. Spalarnia nie jest prywatnym folwarkiem takiego czy innego prezydenta. To jest inwestycja publiczna, która ma służyć naszym mieszkańcom. Nie ekonomia tu powinna decydować o pewnych rzeczach. Jeżeli są problemy, to należy o nich mówić. Drugi wątek konferencji marszałka województwa podlaskiego dotyczył składowiska śmieci w Chryniewiczach, które uzyskując w 2015 roku zezwolenie na składowanie odpadów, miało wystarczyć na 15 lat, a dzisiaj jest już pełne. Tam również zwożono odpady spoza Białegostoku i okolicznych gmin. Trafiały tam śmieci z trzech województw, ujawnił marszałek Kosicki.